Nie wiem, po co mi to potrzebne. Nie wiem, też witam serdecznie na kolejnym live Dying Lighta. Są Paki, Andrzej, są. Dzień dobry. Witam. Dobry. Nikt tej serii nie ogląda, ale co tam? Wita to się gospodarz. Czemu zapisał? Ja tu byłem pierwszy akurat na tym kanale, więc witam. Nie jesteś u siebie. Można dołączać. Czemu? Jestem w garażu tego Jafara. Czemu tu? Bo pewnie miałeś taki zaznaczony quest, bo ona ci daje do najbliższego. No jest ten quest, żeby pieniądze odebrać, no. Samolot! Gdzie samolot? Te rakietce jest imperbrowo lalalo. To idzie pod zrzutno. Nie ma zbiru dla Isa. Można brać zrzut. Rzuty. Jak tam nowa myszka, powiedz? Pani iRocket. Jaką sobie kupił? G tam. Logitech G520. Ja mam MSI tą z tego zestawu, z tą z myszką, z klawiaturą. Mi się popsuła tamta, to chciałem kupić taką zwykłą. Dobra, bo mam tu zadanko jakieś, żeby pieniądze pozbierać, tego co widzę. Musimy tam aż daleko. Oznaczaj, bo jesteś szefem. Aż tu na tam na niebiesko daleko. Chyba, że tu, bo to jest jakaś taka skrytka w ogrodzie bliżej. To tam skrytka może. Side questy, Pierre. No, a to jest od główna? No. Nie, no, zapasowe okulary. No, to jest side quest. To idziemy. Oj. Rozumiem, że zbiegamy, dobrze. A nie, to ja goniłem zombiego, dobra. Myślałem, że to Paku biegł, a ja zombiego goniłem. Dzieje. Dobra, bo one tu przychodzą z tego co widzę i chyba... Reszkę cały czas. No właśnie. Mam taką samą muzykę. Ona chyba biec. Weźmy. Zgubiona płaszcz. Dobrze, to sobie przeszukam autobus. Bo jestem.
Deska z gwoździami, o tak. Tam znowu coś ktoś je, Andrzej pewnie coś je. Jedzonko jest pyszne. Można biegać wokół zombie, cię nie widzą. Co niby jemy? No takie mlask, mlask, to myślę, że coś jesz pewnie, zombie znowu zjadasz, ja nie, oła. Zombie bardziej się boi ciebie niż ty. No ja wiem, jak z tymi pajączkami, nie? Wszyscy się boją pająka, a pająki się boją ciebie, tak. To już niedaleko widzę, dobrze. To są za wózki. Termistrz. No bo ktoś coś je, ja nie wiem. Zombie mięso dobre. Nie. Dobra. Znajdź książkę o ogrodnicy i okulary. O, książka. To ja mogę sobie dodam punkty, bo mi wpadły punkty. Jak będziesz przeglądał książki, to Adek czytaj parkuru. Ich tytuły. Dobrze. A Andrzej niech nie tyka, żeby atrumić. Poczytaj ich tytuły. Dobrze. Dobrze. O ogrodnicy to miała być książka. Gdzie są te książki? Okulary. Dobrze. Elektronika. Wytrych. One są niżej? Niżej chyba. Niżej, niżej. Okej. Okay. Luciłem co się dało. 1001 potraw z bananów? Fajna książka, tak? 1001 potraw z bananów. Mówił o półce. Jak wyglądać dobrze po 40? To jest dobra książka. Zrób to sam. Maska z głowy konia. Jak w dwa. Maska z głowy konia. Dżungla dużych dupeczek. Piękne. Sadź by jeść, czyli poradnik uprawiania warzyw dla ciepłych kluch. To ta. Dla ciepłych kluch, bardzo dobrze. Mokry sen. Pierwszy romans dla hydraulików. Jezu. Instrukcja obsługi odtwarzacza DVD. Proste techniki wyrywania lasek. Wielka księga death metalu. Jak przeżyć na samych falafela? Jany Cul. Tak, na samych falafelach jak chyba wszystkie. Dobrze, mam poradnik, już przetrwam wszystko. Życie nie jest mi, już mi nie straszne. No widzisz. Przetrwam na samych falafelach. Dobra, możemy oddać... Mogę oddać teraz zadanko do wieży. Akurat po drodze, proszę bardzo. Po drodze, akurat blisko. Kurczaki. A, bo tu widzę, wszyscy już pomierali, czyli Andrzej tu był. Crane, brachu, jak ci idzie? Załatwiam sprawę dla Raisa. Ma dużo władzy i ludzie się go boją. To jest kurde fakt. Słuchaj stary, czasu mamy mało. Kończy się antyzyna i wstyd przyznać, ale zaczynam się bać.
Staram się jak mogę, Brecken. Wiem, wiem. Rozumiem. Chcę, żebyś wiedział, o co idzie gra. Brecken, wrócimy do ciebie. Jestem zarażony, pamiętasz? Nie brak mi motywacji. Dobra, dobra. Mam tylko nadzieję, że szybko wrócisz do wieży. No ba. Oddamy rzut. Świetna robota. Zrobimy z tego dobry użytek. I tutaj pojemy. Kolejny punkt. Starcz, pasuch elektryczny. Handlarz. Czemu by nie? Dobra, to są jakieś zadanka. Zapomnij o zrzutach i porozmawiaj z Raisem. Nie ma. Shop. Dzień dobry, shop. Dobrze. Hono, mam dla ciebie. Hono. Zadanka są. Gdzie jest ta? Wiesz, że sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że tak się znaleźć tutaj trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. Właśnie, tablica. A, tablicę chyba wziąłem. Ludzie Raisa. Chciałem, dobra. Przy zrzutach. Ludzie liczą na twoją pomoc. Proszę, nie przyglądaj się bezczynnie. A, muszę jeszcze okulary oddać. Masz moje okulary i do tego znalazłeś książkę? Świetnie. Dobry Boże, ależ te okulary brudne. Coś ty z nimi robił. Nieważne. To bez znaczenia. Proszę, weź przyjmij to za fatygę. Jeszcze narzeka, żeby okulary. Wsiądę, narzeka, że brudne. Brudne. No, co za gość. Dobra. Jakie mam zadanie poboczne jeszcze? Wonne zioła. Znajdź kwiat lawendy. Lawenda. Gdzie jest? Trzeba znaleźć. Aha. One mają tutaj znacznik tutaj. Taktyczny porost. Zioła. To są zioła? Czy co? To jest lawenda. Po prostu. I ona jest. Gdzie ona jest? Prawym górnym. A, tutaj, dobrze. Algi. No to skoczymy ten punkt od tego. Tak, tak. Dobre. Potem niebieska kropka, potem zielona kropka. Siup! A mogę coś zbudować w ogóle? Zobaczymy. No nie! Zombie się zapadł pod ziemię. Jak ja wezmę loot teraz? Niemiecki pistolet. Patrzysz. Strzałę do góry. Nie spadło. Idziemy. Tam słyszę Andrzeja. Andrzej, jak wybucha gdzieś tam z tyłu, to musi być Andrzej. Tak. Ała. To była pod napięciem, ale tak se wskoczyłem wesoło, ale... Baniak. O, oszukista. Dobra.
Ała! Łamane kolana. Kurde no! Na ten most niesłaby miałeś problem wejść, Andrzej? Tak. Bo tam jest zadanie poboczne dla tych dwóch na porcie. Wiem, mam na 100% przejdzianą grę. Przedziasło? Przejdziano. Okej. To było szybkie. No jeszcze musisz szafę przesunąć. A gdzie jak mi przesuwa? Jest tu coś ciekawego? Nie, chyba nie ma. Nie, to jest skrytka w skrytkach. Co najwyżej jakieś... No dobra, to do zielonego. Zgarnijmy benzynę przy okazji, bo droga. Co? A. Benzynę przynajmniej zgarnijmy przy okazji. No. Znaczy, mi to tam rybka w sumie nie prowadzę. Nie ma samochodu, więc tak bardzo nie płaczę, chyba że ceny jedzenia. Nie, tędy nie. To się tędy wchodzi? Chyba nie. Nie. Poszli, nie powiedzieli. Nie wiem, biegam po skałach, jak powalone. O-o. Kurde no. Wpadłem do wody i mi biło mnie, kurde, kana połamał. Ale to dobrze, bo tam na tej wysepce co jest, jest dla Wenda. O. Dead Island teraz przypomina. Fosforyzujący grzyb. To chyba nie jest to. Ale zbiorę. Ale bierzemy. O. Jest lawenda jedna. To się stakuje przy graczach, czy jak? To jest questowy item, więc jak zbierasz, to nam też zalicza. Kurde, gra o zombie, a kwiatków szukam. Są to jakieś znajdźki, coś, czy? Mogą być, tylko nie pamiętam, czy to tu. Czy to nie tu. Nie, bo ogólnie właśnie w takich miejscach często jesteś poukrywany. Właśnie, dlatego pytam. Te linki mają. Ja wpadam do wody, są kolana łamie. Lawenda. 5 na 6. Sześć na 6. No i nice. Także jak nie ma nic ciekawego, to idziemy. Chyba, że jest. Wiem, że coś gdzieś koło wody było, ale nie pamiętam, która to była woda. O, to idziemy. Można płynąć łódką? Tu... Można zobaczyć, co jest w łódce. Nic ciekawego. Pieniądze. Tak,
będziemy oddać. Nie wiem, jak ludzie mogą pływać z otwartymi oczami, to jest zawsze dla mnie zagadka. O, tutaj było coś ciekawego, w tym miejscu. Idę. Ja tam nie wejdę. Nie. Wejdziesz, to jest tutaj na dole. Trzeba przepłynąć tam pod wodą? No, zeskocz do nas. A tu, dobra. No się tak pamiętałem, że coś w tym rejonie miało być. Twoim przeznaczeniem. One cały czas stają? Tak, tutaj trzeba je zabić kilka razy. I co? I nie pamiętam. Wiesz, gdzie ty znajdzie. Przecież przyszedłeś tą całą grę, to powinien wiedzieć. Ale 5 lat temu. Posążek. Dłup, Andrzejku, dłup. Już. O nie, mój zwykły nóż się zepsuł. Mam problem. Co to jest? Dobra, starcza, która się jedyna wazera aktualowana. Weź lepiej za wykonywanie jakichś zadań. Tam takie powiadomienie na dole. No ja właśnie ich nie mam, bo ja już mam to zrobione, więc... Właśnie, wziąłem do wykonywania jakichś zadań, tak mi gra powiedziała. Aktualizacja 1.02 wykonana. Weź się za wykonywanie jakichś zadań. I nie wiem co dalej. To taki easter egg. Lud w ogóle jest w krzaku, nie mogę się do niego dostać. Samolot? No. To idziemy. Nie zdążymy, ale... Ograbiliście skrzyneczkę? Aha. Tutaj tyle tego lutu jest. Bo stamtąd zombie wychodziło, a Andrzej pewnie ich spalił i się zabiło wszystko na raz. Jążki, cię. A wyrzucę. No, sierp świecący, niepotrzebny. Tak mi sobie biorę. Magiczny sierp. Dobra, idziemy. Gdzie to było wyjście? Tutaj. Gdzie wy jesteście? Z drugiej strony. Płyń w stronę Atru. Dobra. Odnieść i zobaczymy co dalej. Tędy, nie?
Nie lud już ograbiony, znając życie. Dobra, to do kropki. Do imperatora? No ba. Do imperatora. O, tu jest fajne miejsce. Gdzie? Okay. Co tutaj jest? Taka miejscówka. Nic tu nie ma, ale... Nic tu nie ma, ale jest fajnie. Ale jest fajnie. Odgrodzone od zombie i tak dalej. Ach, nunchaki. Wszystko zebrane, dobra. Ja se pójdę schodami, kurde. O, padłem. Tasa, kurde, zrasta już kozaczki. Dobra, kto chciał lawendkę? Tutaj ktoś, tak? Lawenda! Ach, czuję ten zapach. Temu naprawdę podniesie się nasz komfort życia. Nie tak bardzo jak przez wybicie tych wszystkich zombiaków, ale zawsze coś. No i dobra. I zadanka poboczne zrobione. Czytał układ z Raisem. Idziemy. Oto i on, najlepszy biegacz. O stary, dzięki temu damy radę przeżyć co najmniej następnych kilka dni. Ogromne dzięki. Nagroda i zrzut. No to pięknie.
Gdzie on? A, no na moście, dobra. Tam. Wyżej. O, pan gazownik. Dzień dobry. O, one robią fajny boom. Ja się domyślam. Co to było? Gazownik. O. Ja bym kojarzył tę misję. Albo grałem, albo oglądałem tego. Chyba Przemcona. Nie rób tak. Dobra, najpierw oczywiście po boku. Luty. Wygrzebać gdzieś posążki. Okawa. Teraz mamy październik. Kawa. O. Tu po śniegu. Proszę bardzo. Roztwarte. Nie brak miejsca w ekwipunku. Co wy tam lutujecie beze mnie? A co? Jak to się, co tu się wchodzi? Tu się wchodzi. Z drugiej strony. To był taki wybuchający w tym zadaniu chyba? Wada, ma to ten i będzie boom. Nie? Aha. Ale tu jest dobra szafka. Życzę czegoś takiego nie widziałem. Wielki nadęty zarażony właśnie eksplodował. Tak, nazywamy ich purchawami. Nasi chłopcy używają ich do zabijania innych zarażonych. Strzel do nich, a rozwalą wszystko w promieniu 3 metrów. Wpisz sobie? Zachowaj dystans, a wszystko będzie w porządku. A co z kurierem? Był tam? Nikogo tam nie było. Same zombiaki. Dobra, musisz więc chyba iść prosto do wioski. Szukaj gościa, który nazywa się Górze. Dobra. Odbierz harak w osadzie rybaków. Patrz, był pokazany boomer, więc teraz będą wszędzie boomery. Nie! Andrzej chyba otwiera tam zamek. Okej. Nie myślałem, że ona strzała to robi. Myślałem, że tam jednak zostawia trochę życia. Co tu Andrzej otworzył? Co tu jest ciekawego? Doskonały kij baseballowy, o. Co to otwieraliście? Radiowęzeł. No, policja otworzyli. Kawa. Kurde. Kosmetyki, o. Tomahawk. Gwoździe. Jezu, nie zauważyłem go. Nie mam jeszcze go strzelać. Gdzie jest strzała? Ła! Dobra. Decapitated. Znowuści się robi wesoło. Most niesłaby. Pani tak z cuchami na wierzchu. Nieładnie.
Już tak się gra w tę grę. Dobrze. To jak się gra w tę grę? Idzie się przez most, tu się tnie zombiaki. Można. To właśnie z Andrzejem uskuteczniamy. Ja lubiłem stawiać na autobusie i rzucać molotowa. Dobra, idziemy, bo... Oj, na dół trzeba dojść do tej wioski rybackiej. No, do wioski. No to idę nad wodę i idę skoczyć. No właśnie miałem mówić, że najszybciej jest w ten sposób. Czy jest już woda? Jest, można skakać. Oj! Jezus Maria, kark połamany. Nie rób się tak w domu. Andrzej trafił? Trafił. Trafił. Halo, Karim. Dotarłem do wioski, ale tam jest cała pieprzona horda zarażonych. Pozwól się ich. Bierzemy kasę za ochronę, czas więc trochę pochronić. Oni wybuchają zbliżeniowo też? Tak, jak podejdziesz, to... Albo oni się zbliżą. Trzeba zamknąć bramę, zanim więcej tych śmierdzieli wlezie. Śmierdzieli. Dobra, dawać pieniądze. Halo? Przysłał mnie Raiz. Mam coś odebrać. Może sobie pójdzie. Jest tam kto? Mam odebrać coś dla... Cześć, mam tu odebrać coś dla Raisa. Cały czas gada. Matko. Hej, kto tu dowodzi? Raiz mnie przysłał. Słyszę z każdej strony po prostu jakieś rozmowy i to jest fenomenalne. Dobrze, na kobietę trzeba uważać. Dzięki. Hej. Jest tam kto? Ciszej tam! Ściągniesz potwory. Pozbyłem się ich, ale lepiej wzmocnijcie bramę, zanim przylezie ich więcej. Pozbyłeś się? Kompletnie? Jesteś Gursel? Przysłał mnie Raiz. A, ty robisz dla Raisa. Coś czułem, że to zbyt pięknie wygląda. Już dość zabraliście. Już więcej nie damy. Firkin, powiedz mu... Ayla, proszę. Już lepiej ja z nim pogadam. Tak nas nie można traktować. Firkin, skopię ten twój zad. Dalej, Firkin, lej go w łeb. Miły pokurcze, nie chcę kłopotów, ale płaciłem już w tym miesiącu. Niedługo nic już nie będę miał. To zupełnie nie mój problem. Raiz ma dostać pieniądze. Jak nie, tobie i twojej kobiecie może stać się krzywda. W dupie mam twoje groźby. Skop mu zad, Firkin. Weź, daj spokój, Ayla. Dobra, masz. Nic więcej nie mam. Prawdziwy facet by mu dokopał. Nie będę przeszkadzał. No tak. Dobrze. A, czu, czemu mu dobra, Karim, mam kasę od Gursela. Nienawidzę się teraz, ale kasę mam. Odraza do siebie zanika z czasem. Została jeszcze jedna zbiórka ze stacji promów na Starym Nabrzeżu. No jest tu prom? Był. Zanim marynarka nie posłała go na dno zatoki. Rytka, dziesiątki ludzi ugrzęzły tam czekając na następny, jest tutaj. Ale nie było żadnego następnego. Jakieś pomysły, jak zarażeni sforsowali ogrodzenie? Domysły? Ja doskonale wiem, jak się przedostali. Ten idiota w masce przepiłował skobel. O kim mówisz? Nazywają go człowiekiem w masce. Człowiek w masce. Mieszka na zewnątrz. Jest chory na umyśle i cały czas nosi maskę gazową. Uważa, że dzięki temu jest bezpieczny. Jesteś pewien, że to był on? Jeden strażnik widział, jak przecinał skobel, a potem uciekał. Ktoś musi coś zrobić z tym facetem. Dobrze. Dobra, człowiek w masce. Pan się trochę trzęsie, ale chyba jest dobrze. Jest pan człowiek w masce. Tam. Pan człowiek w masce, dom. To najpierw człowiek w masce, a potem chyba, że... Nie, tu jest blisko. Tutaj to jest blisko. Cel na górze.
Tutaj jest za przejście więzienia. O nie, wybuchnąłeś mnie, Andrzej. Co ty robisz? Andrzej mnie wybuchnął. Czemu się nie podniósł? Bo zginęłem na miejscu. Na strzałę. Bo on uruchomił tą pułapkę samochód, a ja się nie ruszyłem z miejsca. I pułapka samochód mi zabiła. O, leci, paleci, leci, leci! O, i wylądował. Bo tu mam jakieś więzienie na górze, taką kropkę okrągłą, tylko nie wiem co to jest, to tutaj. Więzienie to jest DLC, wiesz? A. No dobra, no to idziemy tu. Tu jest w masce gazowej. Panie człowieku w masce, chodźmy do niego. O, prowadź. Ale uwagę. Elo, czaty, Patryk, cześć, czołem. Siema. Ikaru, nie wiem, myślałem, że Ikaru, ale nie. Może Jelcz? Nie wiem w sumie. Aha. Ani Ikarus, ani Jelcz. Pamiętam, że tu pod mostem coś było. Chyba ty, pani imperator. Żadnej nie ma... Nie. Icy kup piwo czy coś. Papierosy i nożyk. Zaczekajcie. Dobrze. O, motek z palnikiem, to jest, to jest. Tutaj nic nie ma koło mnie? Nie, nie widzę nic. A nie, figurka to jest, dobra. Właśnie pamiętałem, że coś tu było, tylko że ja już mam wszystko pozbierane, więc pocomczek zombie. Dobrze. Ktoś puszkę kopnął. Właśnie to jest minus w tym przypadku, bo ja już mam wszystko wyzbierane i mi się nic nie pojawia. I jak wy nie zauważycie, to możemy coś minąć. A ty chyba zabrał potomek. Działa. Chytysz. Powiedział tylko cicho, musisz lepiej słuchać. Andrzej chyba się wstydzi i jeszcze cicho mówi. Andrzej wstydliwy. Mam się drzeć? Tak! Jasne. Gdzie? O. Widziałem to! To za późno. No mam mikrofon, ale nie chcę. Gdzie mam iść podejść, co? Tutaj gdzie? Chyba. Stój! Ani kroku dalej! Szakur dzisiaj nie chce gości! Gdyby Szakur nie chciał gości, Szakur nie uszkodziłby płotu w wiosce rybackiej. Co? O czym ty mówisz? To nie był Szakur! To był człowiek w masce! To ty jesteś człowiekiem w masce. Ja? Zwariowałeś! Dlaczego tak myślisz? Bo nosisz maskę przeciwgazową. Ktoś cię nabrał, kolego! Ten ktoś się podszywa. Specjalnie zakłada maskę, żeby wyglądać tak jak ja. Żebyś potem był zły na Szakura. Ale Szakur wie, kto to zrobił. Szakur widział go bez maski. Więc twierdzisz, że to był ktoś przebrany za ciebie? Ja patrzyłem zza skał. On nie widział Szakura, ale Szakur widział jego. Niech Szakur lepiej mi powie, kto to był. Nie, moje informacje są zbyt cenne. No tak. Jeśli chcesz wiedzieć to, co wie Szakur, musisz najpierw coś dla niego zrobić. Wtedy ci powiem. Ja się z tobą nie targuję. Oczywiście, że nie. Szakur mówi, co masz robić, a ty słuchasz. Teraz słuchaj Szakura.
A czego dokładnie Shakur chce? Tu zaraz jest jezioro. Worek z moimi skarbami wypadł z łodzi i leży na dnie. Musisz być jak ryba i popłynąć. Dobrze. Popłynąć. Co to są za drzwi tutaj? Drzwi do lasu. Otwarte. Dzień dobry. Skrzyneczka. Oni tam popłynęli. Kurde, ja lutuję sobie, oni poszli po Shakura. Patrzcie, co. Które zdanie specjalne? Kropka. Quest. Co Atreo ma pod misją? Zadanie, no masz na podglądzie. Zadanie specjalne, uda się do wejścia parkingu podziemnego w slumsach. A, to są te... powtarzalne. To są te takie miejscówki, co ja wam pokazałem jedną na poprzednim streamie. A tu widzę, jakiś skrzyneczek dużo jest. Zebrałem. Wyłowiłeś? Torbego. Ale kaf nazbierałem, całą kurwę będę miał kaf, a kaf. A to już zrobiliście mi, dobrze. Coś się przeniosło. Punkty. Kaf. Umiejętność. Poziom siły. Macheta. Chodź. Jay. Idu. Poglądu wyłączy, nie wiem. Mam twoją torbę. Nie mogłeś sam jej wyłowić? Shakur nie umie pływać. Daj najpierw worek. Potem powiem, kto się pod Shakura podszyba. Ale bardzo, wyłączyłem. W porządku. Okej, Shakur, powiedz mi, co widziałeś. Najpierw podszywacz wymyka się z wioski. Jest bardzo cicho, jak prawdziwy szpieg. Potem nakłada maskę na głowę. Potem podkrada się z powrotem do bramy. Ale już głośno, żeby go strażnicy zauważyli. Potem przecina skobel i ucieka. Rozpoznałeś go? Jak dla mnie, to jakiś wariat. Zupełnie nie jak Shakur. Ale czy wiesz, kto to był? Owszem, to jeden z rybaków. Ten, który przebiera się za Shakura. Jasne. Sprawdzę to. Wszystko z ciekawości, Shakur, co było w torbie? Powietrze. Moje czyste powietrze. Matka. Teraz znów mogę oddychać. Andrzejku, nurkowałeś po powietrze. No i się cieszysz. Yeah. To był krzyk rozkoszy, tak? To wszyscy się cieszą teraz, to tak. Jak się Andrzej cieszy. To. To było to, widzisz, no mówię to. Zioło, co te zioła robią, dają? Może kraftować potki. Jak w prawdziwym RPG-u. O! Do mnie za Raisa. O, to było szybkie. Jeszcze dostałem tego, pieniążki. Teraz my zlutujmy to, co oni lutowali. Co nie? Już tu nie ma, co oni lutowali? A torba jakaś, $100. A, to autobus taki pancerny. Posążek zombie. Posążek zombie tu był. No wiem. Myślisz, że czemu ten autobus się tak wyróżniał? Coś miał w sobie. Coś mam... Nie wiem czemu te dechy mi się tu podświetlają, że coś to do wzięcia, ale nie wiem. To jakiś błąd. Dobra, idziemy.
Fajny ten sierp, taki z odzysku, ale fajny. Chcesz drugi? Mam w co drugiej skrzynce takie. Nie wykonywałem, bo nie wiedziałem jak. Na lot. Gdzie on jest? Nie widzę, mój słońce świeci. Ale tam gdzieś coś poleciało. O, blisko. Idziemy. Andrzej ma czekan, to też ma taki trochę ten. Nie ma młotka. Nie ma sierpa i młota, nie. Ja nie z takich. No Andrzej nie z takich, jak widzisz. Jak ci? Nom. No i dobra. Można wracać. To znowu strzela. Zioła. Marynarzem, tatuażem. Na pół, ale piękny to był strzał. Ile osób ma klucz do tej bramy? Tylko kilka. Tom, Gursel i Musa. Dzięki. Fantastycznie. Musimy znaleźć, kto się podszywa pod pana w masce. Tu coś jest. Notatka. Plan tu też był. Sami właśnie też patrzcie na takie rzeczy jak plakaty, książki i tak dalej, bo te też mają nawiązania do różnych rzeczy. Czy to jest Hobbit? A nie. Baca pieśni. Mi się skojarzyło z Bacą pieśni, nie wiem dlaczego. No tam jest taka scena podobna. O! To jest plakat. Andrzej, zobacz. Dobra, tutaj coś. Nie, chyba tu już... To wyjdźcie do trzeciego domu, a ja... Poglądasz to, dobrze. Poglądam sobie. Wiktor. Notatka. Maska. Coś tu jeszcze jest? O. Maska? Chyba nie. Nie ma? Co mogę dla ciebie zrobić, Crane? Uszkodziłeś bramę, Gursel. Wpuściłeś zarażonych do wioski. Ja? To był ten wariat w masce. Strażnik go widział. Ktoś inny widział ciebie. Kto? Gdzie on jest? Pokaż mi. Jest jeszcze ta maska, którą znalazłem u ciebie. No dobra, ale co niby miałem zrobić? Mieszkańcy nie chcą się opłacać Raisowi, a Rais robi się już niecierpliwy. Dlatego cię tu wysłał, prawda? Pozwoliłeś, by zaatakowali twoich ludzi? Musiałem jakoś przekonać ludzi, że potrzebują ochrony Raisa. No i plan zdał egzamin, więc o co ci cholera chodzi? Bo Musa chce ukatrupić człowieka w masce.
I to ma być problem? Tak. Upewnij się, że tego nie zrobi, bo będziesz musiał wyjaśnić, czemu wpuściłeś zarażonych do wioski. Dobra, dobra, pogadam z muzą. Dobra, dobra. Już? Nie pomów z muszą, dobra. Muszę pomówić z muszą. Załatwione. Człowiek w masce nie będzie już wam przeszkadzał. Zająłeś się nim? Nie, to nie było konieczne. Po tym, co zrobił? Może ci się to nie podobać, ale mordowanie ludzi to grubsza sprawa. Jeśli uznasz, że tak nie jest, to będziemy mieli do pogadania. Nie ma sprawy. 5000. Dużo pieniążków tutaj widzę. A, muszę... O, dobra, mistrzowskie coś się. No to układ z Raisem chyba teraz został, bo blisko. To chodźmy. Chyba nie ma więcej poboczniaczków. Nie widziałem też. O, rurka. Samobójca. Jak polecił na mordę. Serio, to bym zamieniał na Dead Island, jak nic. No cóż, tych samych twórców. O, a grałem tak jak Dead Island, kurde. To dwójkę też będziecie mieli? No, ja tylko czekam, jak będzie w przedpremierze i kupuję. Panie Jayu też? Chyba tak. No to dwójka dogadana, proszę bardzo. Może możemy przejść jedynkę, nie wiem. Przyszedłem po przesyłkę dla Raisa. Powinniśmy ze dwa razy zdążyć. O, tu są drzwi. O, tu są drzwi, przepraszam. Jestem tylko kurierem. Staram się tylko przeżyć jak każdy. Tak? My też. Rais powiedział, że będzie nas chronił, jeśli mu zapłacimy. Ale jak na razie tylko bierze forsę. Nie ma żadnej ochrony, tylko groźby. Ty jesteś inny? Słuchaj, ja naprawdę nie mam na to czasu. Czapki. Nie utrudniaj. Czy jak wam uświadomię, jak łatwo byłoby sfajczyć całe to miejsce, dostanę kasę? Jezu Chryste! Wszyscy jesteście pieprzonymi potworami. Cała forsa jest tu w środku. Zabieraj i spierdalaj. Dobrze. Nie robię tego z własnej woli. Wierz mi, że zdecydowanie bardziej wolałbym wam pomagać. A jednak trzymasz z nimi, no nie? Dobrze. Coś tu coś ciekawego, nie? To jest coś ciekawego. Dobra, Karim, odebrałem pieniądze z przystani promu. Będę się za to smażyć w piekle. Jest sklep ciekawy. Witamy w klubie. A teraz wracaj tutaj po swoją nagrodę. Dobra robota. Tu są zadania poboczne, to nie. Tutaj też nie ma nic z tego, co widzę. Czy tutaj coś jest? Tutaj też nie ma. A tu jakieś poboczne zadanko jest. No. Już biegnę. Okradałem sklep ze wszystkiego. Nazywam się Neil Fallon. Jestem dziennikarzem International Affairs Magazine. Słyszałem International Affairs Magazine. Jak u diabła tu trafiłeś? Na początku kwarantanny nie było to takie trudne, a kiedy usterów posadzili Sulejmana, wiadomo już było, jak się sprawy potoczą. Więc postanowiłeś zostać. Właściwie to zdecydowałem się wydostać, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. Bywałem już w różnych zamkniętych miastach i zawsze był ktoś, kogo dało się przekupić, ale nie tutaj. Nie wydostanę cię z Haranu, chyba nikt nie jest w stanie. Nie no, jasne. Ale ja dokumentowałem rozwój tej zarazy niemal od pierwszych chwil. Przeprowadziłem setki rozmów z... ludźmi, którzy już ludźmi nie są. Sulejman naprawdę powinien za to odpowiedzieć. Świat powinien się dowiedzieć, co tu się dzieje i... Słuchaj, naprawdę potrzebuję pomocy. Straciłem cały owoc mojej pracy, wszystko! Siedziałem jak trusia w kawiarence internetowej, kiedy nagle zjawiła się horda zarażonych. Udało mi się ujść bez szwanku, ale torba została w kawiarence. I wszystko jest w tej torbie? Większość. Ścigali mnie dość długo, więc aparat musiałem zostawić w samochodzie. Słuchaj, wiem, że proszę o wiele. Nawet jeśli to odzyskam, nadal nie wydostaniesz się z miasta. Jeśli nie mogę odzyskać moich materiałów, nie mam po co się wydostawać. Ta kawiarenka jest w niemiłej okolicy. Pomyślę o tym, ale nic nie obiecuję. Dobra. Mandaria. A wystarczyłoby tylko wybić wszystkich ludzi w tym mieście, nie byłoby problemów z zombie. Dobra. Plan na klucz. O, plan strzały. Miałem pieniędzy, 6000.
Co my tu mamy? Mieczek. Brak wolnego przedmiotu. Szkatułka. Takiewka. Macieta. Kosmetyki. 24k. Papierosy są do tego, czy nie? Do czegoś? Nie, tylko kawa. No to, za papierosy 1000. Dobra, to, za to. To, czemu by nie. Coś wybucha. Dobra. Czemu brak wolnego? Jest ograniczona liczba amunicji? Tu coś jest. Jakiś plan. Heszki, oni tu się. Kurde. Rajdy 11 osób jest, nie wiem, gdzie to się wychodzi. Jak ci się podała moja brońka? A co to? Nie wiem. Zrobiłem. Było drogie, ale zrobiłem. Tobą. Dobra. No to zanieśmy pieniądze Raisowi, czy oła. Na górze ktoś potrzebuje pomocy. Pomocy na górze. Crane, odbiór. Coś nie tak? Ktoś się przemienił na 18. Robimy co możemy, żeby ogarnąć sytuację, ale... Nie będę owijać w bawełnę. Potrzebujemy tej antyzyny na już! Rais obiecał mi dwie skrzynki, Draken. Dwie skrzynki! Staram się na nie zarobić jak najszybciej. Tylko... Boże! Tylko się pośpiesz! Dobra. To musimy... Musimy się śpieszyć, ale najpierw... Tak. To wrócimy ten pokój. Gdzie jest? Ktoś mi ma pieniądze dać. Na górze chyba. Na zewnątrz. O, a pan tu skąd się wziął? Nie wiem. Dobra, idziemy oddać pieniądze do Brekena, zobaczymy co się dzieje na 18 i będziemy kończyć. Na wiele godzin fabuła starsza w tej grze? Na dużo godzin. Okej. Fajnie. No to w tej chwili jesteśmy quest, nie jest napisane, escape, 12% mam zrobione. O. Dobrze. I to podstawki, bo jeszcze jest dodatek, który jest drugie tyle, praktycznie. Cwaniaki. Jak cwaniaki, przecież nie używałem żadnej kotwiczki, skoczyłem normalnie jakbyś ty biegł. Brixon, 5 złotych. Kafon, Brixon, dzięki. Trzeba nie wybuchać. Duży jest. Dzięki za pieniążki. Pozdrawiam cię, Plutko. Nie wiem, jakoś w połowie drogi. No dobrze. Chcę, żebyś odwiedził jedno miejsce. No. Po co? Jeden z naszych patroli zniknął gdzieś w okolicy. To chyba twój problem. Od teraz to też twój problem. Dowiedz się co z nimi, albo nie pokazuj się tutaj. No dobra. Zmiana planów. O, widzę tutaj oczyść obszar, dobra. Thank you.
Oj! Oh shit! Padłeś? Nie. Potrafiłem się by zabić. Dobrze. Zazwyczaj w takich miejscach są worki na śmieci, a tu nie było. Patrz, no zobacz. Bryki, bryka jest w dodatku. Podstawce nie ma bryki chyba. No, bryki są z dodatku. Podstawce nie ma. Czy jak gramy więcej niż dwie osoby, to są dwie bryki? Tak, jest tyle bryki, ile chcesz. Znaczy, ile zgrasz. Co za dodatek? Following. Chyba znalazłem twój patrol. Masz Platinum Edition, więc masz tych ludzi na strzępy. Wszystkie. Przeszukaj ciała. Uważaj, by ich nie uszkodzić. Strzelają do mnie. Warte więcej niż życia gnojków, którzy je nieśli. Znalazłeś no czasem tak bywa. Jeszcze nie, poczekaj. Wow. Tu został Andrzejku. Wybuchli mnie. Za daleko jesteś. Gdzie jest Andrzej? Tak jak skacze z Kubana. 150 metrów. Żyjesz, jeszcze mam cię wskrzesić? Zabili mnie na śmierć. A na śmierć cię zabili, no ładnie. Ten strzelał i w beczkę trafił. O. Dobra, gdzie jest karabin? On miał karabin. I rzucę, jak chcesz. Nie. Drop. Coś więcej? Tak posążki? Nie. Jaki to był karabin właściwie? Jak ci dałem? Co to był? Karabin policyjny. Policyjny? To ma więcej obrażeń niż wojskowy, co jest dla mnie śmieszne. Fantastycznie, dobrze. Operę dokumentami znają się trzeba. Jak tu wszystko płonie. O, jest. To było szybkie. Dobra, mam ją. Dobrze, przynieś mi tę kopertę jak najszybciej. Będziesz naszym bohaterem. Nie. Iro. Hej ty! Podejdź no tu! Jestem na antenie! Widzisz mnie? Widzisz jestem mnie? Jestem na górze! Musisz mi pomóc! Ten tutaj? Biegacze, macie mniej więcej godzinę na bezpieczny powrót lub znalezienie schronienia. Lepiej więc ruszcie tył. Kto to gadał, ten w której anteny? Aleksiej. Chyba z tej anteny. No. Kurde. Aleksiej, czekaj. Gdzie to się wchodzi? No tak. Tędy. Jeszcze raz. Widzisz mnie? Aleksiej. Czekajcie, bo jestem na dole. Biją. Punkt umiejętności. Poziom przetrwania. Kamuflaż. 12 pomóż poziom mi, na kotwicie. Zniknął mój syn, Christoph. Pracujesz dla Raisa, prawda? Tak, dla bezpieczeństwa. Ale nie pójdę do niego z takim czymś. Mój syn jest młody. Myśli buzią zamiast używać głowy. Myśli buzią. No i nie rozumie, że czasem trzeba trzymać z tymi, co niekoniecznie są całkiem dobrzy. A teraz zwiał do ludzi Brekena, do wieży. Myśli, że będzie biegaczem. To nie jest bezpieczne zajęcie. On się zaraz da tam zabić. On się nie nadaje. Jest za mały do tej pracy. Nie powinieneś sam go poszukać? Nie rozumiesz. Robię broń dla Raisa. Jeśli nowej nie będzie, jak ci jego przyjdą, i ja, i Christoph nie żyjemy. Proszę, zrób to dla mnie, a dostaniesz coś fajnego. Coś specjalnego, okej? Popytam w wieży. Dam ci znać, jeśli się czegoś dowiem.
Ale prawdę mówiąc, twoja ochrona chyba bardziej cię przeraża niż chroni. Powinieneś to przemyśleć. Dobrze. I... Czemu Rajs jest tak daleko? No nic, no idziemy do Raisa, kurde, bo chcę dokończyć to zadanie. No, to biegniemy. Chciał dokończyć to zadanko. I do wieży wrócić. Że Raiz nie jest najpopularniejszą postacią w mieście. Nie, ale to on jest gościem, którego wszyscy się boją. Stare powiedzenie mówi, o wiele bezpieczniej budzić strach niż miłość. Machiavelli. Zgadza się, koleś był mądry. Także może przed nocą ewentualnie, oła, dążyć. Pomocy! Ktoś potrzebuje pomocy! Nie zostawiaj nas, proszę! Nie, podniosę młotek. Już, tak? Wstajesz pan, czy nie wstaje? Bo tu zombie idzie. Dawaj! Daj pieniądze i idziemy. Czy nie trzeba? Już? Kurde, uratowałeś, co poszedł. No, co za goście. Dobra. Nie, wdzięcznicy. Strzelał go. Tu Jade. Jeśli ktoś nadal nie jest w bezpiecznym miejscu, teraz powinien to zmienić. Idzie noc. A właśnie, jest taki fajny easter egg, która jest godzina. O którejś godzinie? Chyba o wpół do? Z pół do dziewiątej? No. Albo o ósmej? Wszystkie zombiaki się patrzą na zachód, wiesz? Wtedy cię nie atakują, bo wszystkie podziwiają zachód. No już powiedziałbym, że władca pierścieni może, ale to piątego dnia o świcie patrzcie na wschód. Ale chyba nie to. Widzisz? Patrzę na zachód i mnie nie atakuje. No? Bajery. Dobra, idziemy. Bijemy. Dobra, oto plany. Doskonale. Można na tobie polegać bardziej niż na tych ochlej mordach. Rajs na ciebie czeka. Może będziemy mieli jeszcze okazję współpracować. Mam na... Dobra. Dawaj, Rajs. Jeśli okaże się współczucie. Dawaj antyzyny, której nie dostanę. Daj im palec, mamy całą rękę. Rozumiesz? Daję ci schronienie, daję ci chleb, kobiety, amunicję. A ty nie jesteś nawet w stanie wykonać prostego zadania. Powinienem wysłać was wszystkich do dziury. Ach, toż to nasz sługa wieży. Masz coś dla mnie, przyjacielu? Owszem, mam. Twoja kolej na wywiązanie się z umowy. Dwie skrzynki antyzyny. Nie sądzę. Ślepo oddany wieży. Zachowujesz się jak tchórz, Crane. Tchórz poddający się woli fałszywych bogów. Przestrzegasz ich zasad równie bezmyślnie, jak przestrzegasz moich. Jak mały, posłuszny piesek. Hej, mieliśmy umowę. Twoi ludzie potrzebują antyzyny. Teraz... Bardziej niż dotąd, zakładam. Lecz ktoś, kto trzyma się cudzych zasad, nie jest prawdziwym mężczyzną. Masz. Tyle ode mnie dostaniesz. Obiecałeś mi dwie skrzynki, to tylko pięć fiolek! Jeśli chcesz więcej, mam propozycję. Atletka, Skorpion, Jade Aldemir jest w naszych szeregach. Przeprowadź ją tu. Jest tu arena.
Tam ludzie walczą dla naszej zabawy. Chcę, żeby Skorpion walczyła dla nas. Działa. Jestem ciekaw, ile potrzeba, żeby osoba jej kalibru... Dzięki, Andrzej. ...pękła. No nie. Ja bym na jego miejscu to schował. Ja... Piździec. Nie! Zapomnij, nie zrobię tego! Nie słyszę przekonania w twoim głosie, Crane. Nie podjąłeś jeszcze decyzji, to widać. Będziesz pieskiem i uratujesz mieszkańców wieży? Czy mężczyzną i wybawisz Jade? Idź, pomyśl o tym. A ty, kurde. To było głupie, tą przyjść do lobby, jak wrócisz. Mam coś dla ciebie. Cholera. Pogadajmy z miłą panią z gry. Tak, ta pani, która wcale nie jest podejrzana. Mhm. Ja muszę naokoło. O, dzień dobry. Tam zombie idzie z tyłu. Tu Crane. Poczekam, mam telefon. Zakończyłem współpracę z Raisem. Chciał, żebym porwał Jade Aldemir. Miałaby dla niego walczyć na jakiejś cholernej arenie. Tak? I? Tylko tyle? Co to znaczy tylko tyle? Nie jestem pieprzonym handlarzem ludźmi. Chyba zapomniałeś, o jaką stawkę toczy się gra, Crane. Jeśli Rais chce tej dziewczyny, daj mu ją. Będziesz przecież obok, by zadbać o jej bezpieczeństwo, prawda? Co do... Jak możesz... Co z was, kurde, za organizacja humanitarna? A skoro już o tym mowa, skoro ten plik może ocalić świat, czemu trzymać to w tajemnicy? Nie płacimy ci za niesubordynację, Crane. Cała... Pierdol się, słyszysz? Pierdol się. Dobra, to chodźmy tu, idziemy zapisać sobie w tym przespać noc, to chyba się gra zapisze wtedy, nie? Gra się zapisuje, kiedy masz ten kwadracik, czyli w tej chwili już się zapisałem. Aha. No to możemy zakończyć rozgrywkę w takim bądź razie. A i tak się przejdę do bezpiecznej strefy. Chodź, przebiegniemy się. 400 metrów, co to jest? A do wieży? No. No dobra, to do wieży. Cicho, nie? Właśnie straciliśmy dopływ gazu do wieży. I o ile mogę stwierdzić, całe miasto też go nie ma. Wiesz może, co mogło się stać? Nie, a nasz gazownik drzew wziął się, zwolnił w zeszłym tygodniu. To mnie strzela. W zasadzie był niezastąpiony. Może go poszukam. Co? Nie może, a koniecznie. Co? I lepiej szybko. Mówią, że zrobił sobie małą fortecę. A tu nie odwracaj się. Widzę. Kto zakręcił kurek? Oj, to jest dobre pytanie, kto zakręcił kurek. Nie mogę już biegać. Pana, wstrzykiwałeś też nad ludźmi, tak się w sensie na tym nie... Brecken. No można. Brecken, ja cały czas po was skakałem, mi się nie chciało. Brecken, jesteś tam? Czymś, na przykład o tym murku. Jade, tu Crane, jesteś tam? Crane? Ile antyzyny dostałeś? Słuchaj, Rais chciał, żebym... On... Wydymał nas. Mam tylko 5 fiolek. Co? Cholera! To starczy tylko na kilka dni! Słuchaj, Crane, mamy tu pewien problem. Na 18 piętrze wybuchła zaraza. Wracaj jak najszybciej. I nie waż mi się zgubić ani kropli antyzyny. Dobrze, mamo. Nie mogę biegać. Dobra, do środka. Ile gwezdów. Ile gwezdów. Ale ja wodę antyzynę. Znaczy te, no normalnie anioł z ciebie. Anioł, nie kobieta. Jak dzieciaki głodują. Dobra. Ktoś spisał? Nie wiem. Crane. To tarczę wgórzył. Nie wiem, wiesz. I ja. Nie jest mi potrzebna. Tarcze jest dla słabych. Jest łóżko. Dobra. A ile spać? 9581 punktów. Jest 2000 chyba. Masz 2. Mam jakieś umiejętności? Nie.
Ale dobra, moi drodzy, tak? No, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za rozgrywkę Andrzejkowi i Paczkowi. Kończymy sobie live'ika. Kończymy live'ika. Kolejny live'ik z tej fantastycznej gry w czwartek. Ktoś spał znowu? Tak. Także dziękuję uprzejmie. Możemy zrobić rajda, nie wiem kto tam. Nie